20 kwietnia wspominamy świętego Hugona z Auzy-le-Duc, zakonnika. Hugon urodził się w drugiej połowie IX wieku. Pochodził z Poitiers w zachodniej Francji. W młodym wieku wstąpił do zakonu ojców benedyktynów. Tam otrzymał wykształcenie w opactwie Saint-Sauvin of Poitiers. Tam też przyjął habit zakonny i otrzymał święcenie kapłańskie. W późniejszych latach, z polecenia zakonu, jeździł do innych klasztorów, aby krzewić ideały benedyktyńskie. Hugon między innymi organizował życie zakonne w nowo założonym klasztorze w Cluny. Pod koniec życia podjął się budowy szpitala i kilku domów mieszkalnych. Walczył z pogaństwem panującym jeszcze na tym terenie. Ostatnie 3 lata swojego ziemskiego życia Hugon spędził prawie jako pustelnik, aby jak najlepiej przygotować się do przejścia do życia wiecznego. Dożył sędziwego wieku i zmarł 20 kwietnia 930 roku w klasztorze Auzy-le-Duc, w którym był przeorem. Hugon jest czczony w zakonie benedyktyńskim. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Hugon wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.